strony Karolina. Zapraszam Was do konkursu tanecznego. Przygotowałam dla Was krótką choreografię. Zaczynamy. Na początek zaczniemy od akcentów. Szeroko. Raz, dwa, może być. Raz, dwa, może być bokiem. Raz, dwa, nisko. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Tak? Na początek zrobimy akcent. Później przechodzimy do kroczku, który się nazywa Bart Simpson. Rączki góra, hop, pokazujemy swoje muły i przechodzimy. Slide w jedną stronę, nóżki, hop, a rączki idą w drugą. Hop, i robimy. Raz i górę. Bok i górę. Bok i góra, bok i góra. Możemy też się przemieszczać do tyłu i do przodu. Tył, hop, tył, hop i przód. Hop, przód, hop. Przechodzimy do następnego kroczku, którym jest criss-cross. Robimy, nóżki mamy szeroko, robimy krzyżuję i szeroko. Do tego dodaję też rączki. Rozliczenie jest na raz i dwa, nisko. Teraz robię bounce na jedną stronę i drugą stronę. Trzy, cztery, pięć, sześć i rączka. Siedem, zamachem od dołu i osiem. Teraz rączkę przyciągam do kolanka, jednocześnie podnosząc kolanko, czyli jest raz, zmiana, dwa, zmiana, trzy, zmiana, cztery i prosto staję. Teraz robię zamach do przodu. Raz i. Teraz robię bans do tyłu. Dwa i. Trzy i. Cztery i. Teraz przechodzimy do kroczku, który się nazywa smer. Zaczynamy. Jedna noga i raz. Do tego dodajemy bans. I rączkę. Krzyżuję i jednocześnie prostuję ją takim półkolem. Czyli raz, dwa i zmiana. Raz, dwa, zmiana. Raz, dwa, zmiana. Raz, dwa. Następny krok, jaki zrobimy, to jest Gucci. Czyli robię zamach jedną rączką, robię uderz, zmiana. Uderz i teraz dwa razy uderz z jednoczesnym przeskokiem w bok. Hop, hop. Drugi raz to samo. Uderz, uderz. I skok, 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 uderz, uderz. I teraz robię zamach i robię skok wokół własnej osi, czyli robię taki obrót. Hop, hop, hop. Teraz przechodzimy do kroku, który się nazywa running man. I zaczynamy. Kolanko góra i robię przeskok. Hop. Drugie kolanko, te, które mam z tyłu nóżkę, robię, podciągam, góra. I hop. Góra i hop, góra i przeskok. Teraz robię dalej running mana, tylko że zmieniam stronę, czyli robię go na boki. Czyli mam kolanko i hop. Kolanko, góra i przeskok, nóżka idzie w bok. Góra, bok, góra i bok. Wracam. Kolejnym krokiem jest ATL Stamp. Czyli rączki idą do góry, hop, i kolanko zginamy, z jednoczesnym wyprostowaniem i zgięciem kolanka przesuwamy się skokiem w bok, czyli jest hop, hop i pauza. W drugą stronę robimy to samo, kolanko i hop, hop i pauza. Teraz robimy obrót z jednoczesnym zamachem. Raz, dwa, trzy, bounce. Teraz robimy kroczek, który się nazywa prep. Czyli jest, rączki jest góra, hop, a nóżki cały czas robią bounce. Czyli jest bounce, bounce, zmiana, bounce, bounce, bark, bark, hop, hop. Na koniec jest to Wasza inwencja twórcza. Możecie zrobić, co chcecie z tym kroczkiem. Czy to będzie góra, bark, czy kolanko, czy poza, poza. Na koniec refrenu hip-hop hooray bawimy się muzyką, rączki do góry, razem ze slajdem przechodzimy z jednej strony na drugą. I hej, hop, hop i hop, hop. Zrobimy teraz sobie całą choreografię w szybszym tempie. Przechodzimy. Najpierw zaczynamy od akcentów, czyli mamy raz, dwa, zmiana, raz, dwa, szybko.
tego. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Przechodzimy Bart Simpson. Raz i górę. Dwa i górę. Trzy i góra. Cztery i góra. I zaczynamy od kroczku criss-cross, czyli jest raz i dwa. Bardzo. Trzy, cztery, pięć, sześć, rączka, siedem, zamach, osiem. I raz. Przyciągam. Dwa, trzy, cztery, zamach, pięć. Bans, siedem, osiem. I raz. Snerf. Dwa, trzy, cztery, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. I uderz, uderz, skok, skok. Uderz, uderz, skok, skok. Uderz, uderz, obrót, obrót, pauza. Railing man. Raz, dwa, trzy, cztery, bok. Raz, dwa, trzy, cztery, ATL, ATL, stop, ATL, stop, obrót. Raz, dwa, trzy, cztery, prep, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie o tym, że na koniec bujamy się w rytm refrenu, czyli mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Lecimy z muzyką. Dostaną m.in. głośniki JBL.